Rozmowa dnia. A gościem Sygnałów Dnia, kolejnym gościem jest nowy wicemarszałek Senatu, pan senator Marek Pęk. Witam bardzo serdecznie. Pan senator jest w Krakowie. Witam, dzień dobry, pozdrawiam z Królewskiego Miasta Krakowa. Panie Marszałku, wczoraj pojawiła się taka informacja, że pracownik bardzo znanej firmy, firmy IKEA został zwolniony za to, że krytycznie skomentował artykuł propagujący ideologię LGBT. Wśród pracowników elementem komentarza miał być, miał być cytat z Pisma Świętego. Wiemy, że w tej chwili pracownik nie poddaje się, będzie walczył o przywrócenie do pracy. Wiemy, że był dobrze oceniany również przez pracodawcę. Czy Pana zdaniem tą sprawą powinien zająć się Rzecznik Praw Obywatelskich i czy powinien Rzecznik Praw Obywatelskich stanąć w obronie tego człowieka? Oczywiście, że powinien. Widać bardzo wyraźnie, że ten postulat taki bardzo. Europejski, bardzo nowoczesny, o neutralności światopoglądowej, jest mitem. Nie ma czegoś takiego jak neutralność światopoglądowa. Widać, że w miejsce takiego kiedyś, wydawałoby się, dominującego chrześcijańskiego światopoglądu, wchodzi ten światopogląd antychrześcijański. I to ma już coraz bardziej konkretne reperkusje w życiu, w pracy zwykłych, zwykłych obywateli. Ja sobie przypominam takie bardzo prorocze słowa świętego Jana Pawła II, że demokracja bez wartości bardzo łatwo przemienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. Bardzo się tego obawiam, że właśnie to wszystko idzie w kierunku takiego aksamitnego, zakamuflowanego totalitaryzmu, gdzie no, chrześcijaństwo, gdzie inaczej myślący niż właśnie zwolennicy tego lewicowego światopoglądu będą spychani coraz bardziej na margines i będą ponosić konsekwencje swojego myślenia, na to, na to się nie można zgodzić. My mamy budować wolny świat. To, to jest absolutnie przeciwne idei wolnego świata. No właśnie, bardzo często jest tak, że ci, którzy też no, mówił Pan tutaj o środowiskach lewicowo liberalnych, bardzo często te środowiska, właśnie bardzo dużo mówią na temat wolności. No, wolność wyznania, wolność własnych poglądów, to jest podstawowa, podstawowa wolność, która powinna towarzyszyć każdemu człowiekowi, no, teraz się okazało, że ten, kto tą wolność wolnością się posłużył, chciał z niej korzystać, zamanifestował swoją wiarę i swoje poglądy no w jakiś taki sposób w pewnym sensie publicznym, choć nie jakoś też szczególnie. Po prostu na forum grupy pracowników został wyrzucony z pracy. Nie wiem, czy, bo pytałam o, o to, czy Rzecznik Praw Obywatelskich powinien się tą sprawą zająć. Czy państwo, czy państwo będą apelować do Rzecznika Praw Obywatelskich, żeby, żeby się t, tym człowiekiem zainteresował, żeby go wsparł. W końcu Rzecznik Praw Obywatelskich to nie jest tylko jedna osoba, to jest potężna instytucja, która ogrom ma możliwości chociażby pomocy prawnej. Może też uczestniczyć w, 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 jako strona, może się przyglądać, obserwować proces, który będzie się toczył przed sądem. Ale pani redaktor, oczywiście trzeba przemyśleć ewentualną jakąś formę zmobilizowania pana rzecznika, bo pan rzecznik coraz bardziej pokazuje, że jest po pierwsze rzecznikiem jednej strony sporu politycznego, bardzo mocno wspiera opozycję. Ja nieraz ze zdziwieniem, z zażenowaniem wysłuchiwałem tych politycznych tyrat pana rzecznika, chociażby w Senacie, kiedy się wcielał we wszystkie możliwe role Trybunału Konstytucyjnego, Autorytetu Prawnicznego, Obrońcy elit prawniczych. Tutaj ma szansę pokazać, że jest rzecznikiem wszystkich Polaków i wszystkich stron, wszystkich światopoglądów, bo, bo taka, jest, taka jest jego rola. Jeżeli zaczyna dominować pewien sposób myślenia, to rzecznik szczególnie powinien stanąć po, po stronie tych osób, które są w jakiś sp sposób szykanowane czy dyskryminowane. Ja mam wrażenie, że w dzisiejszym świecie. Te środowiska, które tak lubią uchodzić za szczególnie dyskryminowane, są, są raczej wspierane, mają za sobą media, wielki kapitał, o machinę zorganizowaną takiego, takiej afirmacji. W związku z tym im, im dyskryminacja nie grozi, raczej grozi nam dominacja. Panie Marszałku, teraz poproszę o komentarz do wczorajszych zeznań byłego szefa MSW Bartłomieja Sienkiewicza. Pan Sienkiewicz był przez, zdaje się, niecałe półtora roku, czy tam prawie półtora roku e, szefem resortu spraw wewnętrznych. Wczoraj powiedział, że luka w VAT to, zadanie, to było zadanie dla resortu finansów, a jego interesowało przede wszystkim zorganiz zwalczanie zorganizowanych grup przestępczych i koordynowanie walki z nimi, a mówił również, że Prawo i Sprawiedliwość, Rząd Prawa i Sprawiedliwości powinien dziękować rządowi Platformy Obywatelskiej za mechanizmy, które to właśnie zdaniem przynajmniej Bartłomieja Sienkiewicza za czasów Platformy Obywatelskiej zostały stworzone i dzięki tym mechanizmom dzisiaj zmniejszyła się luka w podatku VAT. No, pani redaktor, no, pan, pan minister Sienkiewicz już dawno temu y, bardzo tak trafnie i, i bym powiedział y, ponadczasowo y, określił ten paradygmat Państwa Platformy Obywatelskiej jako y, takie państwo... Y, no, nie, chcę z tego, nie chcę tego cytować dosłownie, no, mówimy ale... Mówimy też o państwie ale... teoretycznym, to na pewno możemy... Państwo teoretyczne, o właśnie, do tego się ograniczę. Państwo teoretyczne, no i, no i to się potwierdza. Y, komisja y, Śledcza do, y, do Spraw y, Podatku VAT... Y, Coraz wyraźniej pokazuje, że, 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 że nikt z tych osób, które tak naprawdę kierowały państwem, a więc premier, poszczególni ministrowie, no nie panowali. Nie panowali nad swoimi resortami i, i teraz każdy próbuje przerzucić odpowiedzialność na kogoś innego, ale. Yy tego jest taka że nie ma winnego prawda że nie ma no tak, osoby pani odpowiedzial... marszałku tutaj mamy w ogóle jakąś wyjątkową hmm. sytuację dlatego że wszyscy mówią już od kilku lat o mafiach VAT-owskich w dokumentach to no nie tylko polskich ale w dokumentach międzynarodowych instytucji w dokumentach Unii Europejskiej mowa jest o grupach przestępczych wyłudzających podatki VAT i to grupach przestępczych które też na skalę międzynarodową działają a szef resortu spraw były szef, oczywiście, Bartłomir Sienkiewicz, mówi, że on się zajmował zwalczaniem grup, zorganizowanych grup przestępczych i Uważał, oceniał, że nie ma czegoś takiego jak mafia VAT-owska. Nie wiem, myślał, że to są jakieś pojedyncze osoby, które tam jakieś VAT wy, wyłudzają po, pojedynczymi fakturami. No, to, to zdaje się No to, jest to, to, też... zna, no to znaczy, że, że pani redaktor, no, no, no błędnie, delikatnie mówiąc, błędnie oceniał stan faktyczny. I teraz jest pytanie, czy, czy to po prostu dlatego, że. Ale jak mu błędnie że nie pod... że, oceniać, że... skoro. No, można powiedzieć, cały świat oceniał zupełnie inaczej. Wszystkie dokumenty, no jeżeli nawet jakiś przeczytał dokument, to tam było o mafiach. Myślę, że y, konkretne wnioski do, dotyczące tego, jaka jest odpowiedzialność poszczególnych ministrów, poszczególnych resortów, no to będą podsumowaniem prac, prac komisji. Na razie ja takich wniosków nie będę formułował, ale, ale jeszcze, raz to, jeszcze raz to podkreślam. I to no, ostatnie trudno trudno, trudno y, sobie wyobrazić, że była to tylko taka naiwność i, 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 i brak, y, brak dobrej woli. Myślę, że jednak całe państwo było tak ustawione, ażeby y, te środowiska miały sprzyjające warunki do działania, do działania. Hulaj, dusza, piekła nie. Ma. Bardzo dziękuję. Wicemarszałek Senatu, pan senator Marek Pęk, Prawo i Sprawiedliwość, był gościem sygnałów Dnia. Dziękuję bardzo. Była to Rozmowa Dnia. Udostępni ją portal informacyjny Polskie polskieradio.pl. Rozmowa Dnia. A gościem sygnału dnia kolejnym gościem jest nowy wicemarszałek senatu. Pan senator Marek Pęk. Witam bardzo serdecznie. Pan Senator jest w Krakowie. Witam, dzień dobry, pozdrawiam z Królewskiego Miasta Krakowa. Panie Marszałku, wczoraj pojawiła się taka informacja, że pracownik bardzo znanej firmy, firmy IKEA został zwolniony za to, że krytycznie skomentował artykuł propagujący ideologię LGBT. Wśród pracowników elementem komentarza miał być, miał być cytat z Pisma Świętego. Wiemy, że w tej chwili pracownik nie poddaje się, będzie walczył o przywrócenie do pracy. Wiemy, że był dobrze oceniany również przez pracodawcę. Czy Pana zdaniem tą sprawą powinien zająć się Rzecznik Praw Obywatelskich i czy powinien Rzecznik Praw Obywatelskich stanąć w obronie tego człowieka? Oczywiście, że powinien. Widać bardzo wyraźnie, że ten postulat taki bardzo. Europejski, bardzo nowoczesny, o neutralności światopoglądowej jest mitem. Nie ma czegoś takiego jak neutralność światopoglądowa. Widać, że w miejsce takiego kiedyś wydawałoby się dominującego chrześcijańskiego światopoglądu wchodzi ten światopogląd antychrześcijański, i to ma już coraz bardziej konkretne reperkusje w życiu, w pracy zwykłych, zwykłych obywateli. Ja sobie przypominam takie bardzo prorocze słowa świętego Jana Pawła II, że demokracja bez wartości bardzo łatwo przemienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. Bardzo się tego obawiam, że właśnie to wszystko idzie w kierunku takiego aksamitnego, zakamuflowanego totalitaryzmu, gdzie no chrześcijaństwo, gdzie inaczej myślący niż właśnie zwolennicy tego lewicowego światopoglądu będą spychani coraz bardziej na margines i będą ponosić konsekwencje swojego myślenia. Na to, na to się nie można zgodzić. My mamy budować wolny świat. To, to jest absolutnie przeciwne idei wolnego świata. No właśnie, bardzo często jest tak, że ci, którzy też no, mówił Pan tutaj o środowiskach lewicowo-liberalnych, bardzo często te środowiska właśnie bardzo dużo mówią na temat wolności. No, wolność wyznania, wolność własnych poglądów to jest podstawowa, podstawowa wolność, która powinna towarzyszyć każdemu człowiekowi. No teraz się okazało, że ten, kto tą wolność wolnością się posłużył, chciał z niej korzystać, zamanifestował swoją wiarę i swoje poglądy no w jakiś taki sposób. W pewnym sensie publicznym, choć nie jakoś też szczególnie, po prostu na forum grupy pracowników został wyrzucony z pracy. Nie wiem, czy, bo pytałam o, o to, czy Rzecznik Praw Obywatelskich powinien się tą sprawą zająć. Państwo, czy Państwo będą apelować do Rzecznika Praw Obywatelskich, żeby, żeby się te, tym człowiekiem zainteresował, żeby go wsparł w końcu Rzecznik Praw Obywatelskich to nie jest tylko jedna osoba, to jest potężna instytucja, która ogromna ma możliwości chociażby pomocy prawnej, może też uczestniczyć w, 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 jako strona, może się przyglądać, obserwować proces, który będzie się toczył przed sądem. Ale pani redaktor, oczywiście trzeba przemyśleć ewentualną jakąś formę zmobilizowania pana rzecznika, bo pan rzecznik coraz bardziej pokazuje, że jest po pierwsze rzecznikiem jednej strony sporu politycznego, bardzo mocno wspiera opozycję. Ja nieraz ze zdziwieniem, z zażenowaniem wysłuchiwałem tych politycznych tyrat pana rzecznika, chociażby w Senacie, kiedy się wcielał we wszystkie możliwe role Trybunału Konstytucyjnego, Autorytetu Prawnicznego, Obrońcy elit prawniczych, tutaj ma szansę pokazać, że jest rzecznikiem wszystkich Polaków i wszystkich stron, wszystkich światopoglądów, bo, bo taka, jest, taka jest jego rola. Jeżeli zaczyna dominować pewien sposób myślenia, to rzecznik szczególnie powinien stanąć po, po stronie tych osób, które są w jakiś sp sposób szykanowane czy dyskryminowane. Ja mam wrażenie, że w dzisiejszym świecie. Te środowiska, które tak lubią uchodzić za szczególnie dyskryminowane, są, są raczej wspierane, mają za sobą media, wielki kapitał, tą machinę zorganizowaną takiego, takiej afirmacji. W związku z tym im, im dyskryminacja nie grozi, raczej grozi nam dominacja. Panie Marszałku, teraz poproszę o komentarz do wczorajszych zeznań byłego szefa MSW Bartłomieja Sienkiewicza. Pan Sienkiewicz był przez, zdaje się, niecałe półtora roku, czy tam prawie półtora roku e, szefem resortu spraw wewnętrznych. Wczoraj powiedział, że luka w VAT to, zadanie, to było zadanie dla resortu finansów, a jego interesowało przede wszystkim zorganiz zwalczanie zorganizowanych grup przestępczych i koordynowanie walki z nimi, a mówił również, że Prawo i Sprawiedliwość, rząd Prawa i Sprawiedliwości powinien dziękować rządowi Platformy Obywatelskiej za mechanizmy, które to właśnie zdaniem przynajmniej Bartłomieja Sienkiewicza za czasów Platformy Obywatelskiej zostały stworzone i dzięki tym mechanizmom dzisiaj zmniejszyła się luka w podatku VAT. No, pani redaktor, no, pan, pan minister Sienkiewicz już dawno temu y, bardzo tak trafnie i, i bym powiedział y, ponadczasowo y, określił ten paradygmat państwa Platformy Obywatelskiej jako y, takie państwo... Y, no, nie, chcę z tego, nie chcę tego cytować dosłownie, no, mówimy ale... Mówimy też o państwie ale... teoretycznym. To na pewno możemy... Państwo teoretyczne. O właśnie, do tego się ograniczę. Państwo teoretyczne. No i, no i to się potwierdza. Komisja śledcza do, do spraw podatku VAT coraz Wyraźnie pokazuje, że, 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 że nikt z tych osób, które tak naprawdę kierowały państwem, a więc premier, poszczególni ministrowie, no nie panowali. Nie panowali nad swoimi resortami i, i teraz każdy próbuje przerzucić odpowiedzialność na kogoś innego, ale. Yy, cuenta tego jest taka że nie ma winnego prawda że nie ma No tak osoby, ale pani marszałku, odpowiedzial... tutaj mamy w ogóle jakąś wyjątkową mhm. sytuację dlatego że wszyscy mówią już od kilku lat o mafiach VAT-owskich w dokumentach to no nie tylko polskich ale w dokumentach międzynarodowych instytucji w dokumentach Unii Europejskiej mowa jest o grupach przestępczych wyłudzających podatki VAT i to grupach przestępczych które też na skalę międzynarodową działają a szef resortu spraw Wewnętrznych, były szef, oczywiście, Bartłomiej Sienkiewicz, mówi, że on się zajmował zwalczaniem grup zorganizowanych grup przestępczych i uważał, oceniał, że nie ma czegoś takiego jak mafia VAT-owska. Nie wiem, myślał, że to są jakieś pojedyncze osoby, które tam jakieś VAT wy, wyłudzają po, pojedynczymi fakturami. No, to, to zdaje się no to, jest to, to, to zna, No To znaczy, że, że pani redaktor no, no, no błędnie, delikatnie mówiąc, błędnie oceniał stan faktyczny. I teraz jest pytanie, czy, czy to po prostu dlatego, że... Ale jak mu błędnie nie pod... że, że... oceniać, skoro no, można powiedzieć, cały świat oceniał zupełnie inaczej. Wszystkie dokumenty, no jeżeli nawet jakiś przeczytał dokument, to tam było o mafiach. Myślę, że y, konkretne wnioski do, dotyczące tego, jaka jest odpowiedzialność poszczególnych ministrów, poszczególnych resortów, no to będą podsumowaniem prac, prac komisji. Na razie ja takich wniosków nie będę formułował, ale, ale jeszcze, raz to, jeszcze raz to podkreślam. I to no, ostatnie trudno trudno, trudno y, sobie wyobrazić, że była to tylko taka naiwność i, 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 i brak, y, brak dobrej woli. Myślę, że jednak całe państwo było tak ustawione, ażeby y, te środowiska miały sprzyjające warunki do do, do, do do działania. Hulaj, dusza, piekła niema. Bardzo dziękuję, wicemarszałek Senatu. Pan senator Marek Pęk, Prawo i Sprawiedliwość, był gościem Sygnałów Dnia. Dziękuję bardzo. Była to Rozmowa Dnia. Udostępni portal informacyjny polskieradio.pl. Rozmowa Dnia. A gościem Sygnałów Dnia, kolejnym gościem jest nowy wicemarszałek Senatu, pan senator Marek Pęk. Witam bardzo serdecznie. Pan senator jest w Krakowie. Witam, dzień dobry, pozdrawiam z królewskiego miasta Krakowa. Panie Marszałku, wczoraj pojawiła się taka informacja, że pracownik bardzo znanej firmy, firmy IKEA został zwolniony za to, że krytycznie skomentował artykuł propagujący ideologię LGBT. Wśród pracowników elementem komentarza miał być, miał być cytat z Pisma Świętego. Wiemy, że w tej chwili pracownik nie poddaje się, będzie walczył o przywrócenie do pracy. Wiemy, że był dobrze oceniany również przez pracodawcę. Czy Pana zdaniem tą sprawą powinien zająć się Rzecznik Praw Obywatelskich i czy powinien Rzecznik Praw Obywatelskich stanąć w obronie tego człowieka? Oczywiście, że powinien. Widać bardzo wyraźnie, że ten postulat taki bardzo. Europejski, bardzo nowoczesny, o neutralności światopoglądowej, jest mitem. Nie ma czegoś takiego jak neutralność światopoglądowa. Widać, że w miejsce takiego kiedyś, wydawałoby się, dominującego chrześcijańskiego światopoglądu, wchodzi ten światopogląd antychrześcijański. I to ma już coraz bardziej konkretne reperkusje w życiu, w pracy zwykłych, zwykłych obywateli. Ja sobie przypominam takie bardzo prorocze słowa świętego Jana Pawła II, że demokracja bez wartości bardzo łatwo przemienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. Bardzo się tego obawiam, że właśnie to wszystko idzie w kierunku takiego aksamitnego, zakamuflowanego totalitaryzmu, gdzie no, chrześcijaństwo, gdzie inaczej myślący niż właśnie zwolennicy tego lewicowego światopoglądu będą spychani coraz bardziej na margines i będą ponosić konsekwencje yy, Konsekwencje swojego myślenia. Na to, na to się nie można zgodzić. My mamy budować wolny świat. To, to jest absolutnie przeciwne idei wolnego świata. No właśnie, bardzo często jest tak, że ci, którzy też, no, mówił Pan tutaj o środowiskach lewicowo-liberalnych, bardzo często te środowiska właśnie bardzo dużo mówią na temat wolności. No, wolność wyznania, wolność własnych poglądów to jest podstawowa, podstawowa wolność, która powinna towarzyszyć każdemu człowiekowi. No teraz się okazało, że ten, kto tą wolną...